Szanowny panie przewodniczący, przyznam, że z dużym zaskoczeniem odebrałem pana ostatnią wypowiedź. Powiem nawet więcej. Cieszę się, że wreszcie zainteresował się pan losem zwykłych polskich rodzin. Trzeba jednak przyznać, długo przyszło nam na to czekać. Razem z Platformą Obywatelską mieliście na to 8 lat rządów i 6 w opozycji. Wystarczy podać 3 wskaźniki, aby sprawdzić, jak bardzo przejmował się pan życiem polskich rodzin. W 2014 roku, dokładnie wtedy, gdy opuszczał pan Polskę, żeby robić karierę w Brukseli, samotna matka 2 dzieci, o której pan mówił, na minimalnej krajowej nie zarobiłaby na rękę nawet 1250 zł. Nie wspominając o tym, że nie mogła liczyć na takie programy jak choćby 500+, których przecież nie było. Samotna emerytka z Wawra mogła spodziewać się zaledwie 830 zł brutto minimalnej emerytury. Nawet nie chcę mówić, ile z tego zostawało jej na rękę. A jednocześnie, dokładnie w tamtym czasie, co 10 Polak był bezrobotny. Śmiało można pana nazwać premierem polskiej biedy. Przyzna pan, to nie najlepsze świadectwo pana wiarygodności. Pan nigdy nie interesował się losem polskich rodzin. Chcę jednak dziś zaoferować panu możliwość poprawy. Proszę się nie przejmować zanadto. Rozwiązania systemowe i zabieganie o polską rację stanu już wzięliśmy na siebie. Dzięki działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości już od jutra, od 1 stycznia, w życie wejdzie Polski Ład. Zyska na nim realnie 18 milionów polskich obywateli. Ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z pewnym przedsiębiorcą, właścicielem polskiej firmy z najwyższej półki. Dzięki Polskiemu Ładowi 90% z jego 8 tysięcy pracowników zyska na zmianach podatkowych. Ale to nie wszystko. Kilka dni temu zaczęła działać tarcza antyinflacyjna. Niższe ceny paliwa widzimy już na wszystkich stacjach benzynowych. Od stycznia niższe podatki będą na gaz, ciepło systemowe i prąd. Skorzysta na tym każde gospodarstwo domowe. Osobom w trudniejszej sytuacji wypłacone zostaną dodatki osłonowe. Udało nam się również przekonać Komisję Europejską, by w Polsce obowiązywał okresowo zerowy VAT na żywność. Tak, tak. Ten sam VAT, którego stawkę pan podniósł, a z którego pobór wyciekał przez wasz dziurawy system podatkowy. Proszę uczciwie przyznać, czy kiedy za waszych czasów kryzys uderzył w polskie rodziny i firmy, a bezrobocie po prostu szalało, czy zaproponowaliście jakiekolwiek działania porównywalne z tarczą antykryzysową? Albo jakąś tarczę antyinflacyjną, kiedy inflacja krążyła wokół 5%? Nie przypomina pan sobie? Ja też sobie nie przypominam. I słusznie, bo jakikolwiek kryzys, umówmy się, o mniejszej skali, wystąpił w waszych czasach, chował pan głęboko głowę w piasek, jakieś 2 metry pod ziemię. Chował pan głowę, choć właśnie wtedy trzeba było chronić polskie rodziny. Dziś pan zwraca uwagę na wysoką inflację i wysokie ceny energii, ale prawda jest taka, że to są problemy, którym zaradzić można u źródła, a dokładnie wpływając na decydentów odpowiedzialnych za obecny kryzys energetyczny. Wiem jednak, że od twardych negocjacji na Europejskim Forum niektórzy wolą poklepywanie po plecach. Dlatego specjalnie dla pana przygotowałem listy. Listy, które we własnym imieniu może pan przekazać do wskazanych adresatów. Pan jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w każdej chwili mógłby zacząć zabiegać o to, by pana koledzy z Brukseli zreformowali wreszcie handel emisjami CO2. A Angela Merkel z pańskiej partii, zamiast dążyć do realizacji niemiecko-rosyjskiego porozumienia w sprawie Nord Stream 2, żeby raczej próbowała go zatrzymać. I wreszcie, żeby pana kolega z partyjnego podwórka, prezydent Trzaskowski, nie popełniał błędów i nie obciążał mieszkańców błędnie wystawionymi rachunkami. Listy są gotowe. Wystarczy podpisać. Jeśli w dalszym ciągu jest pan zainteresowany wsparciem polskich rodzin, proszę dać znać. Będę czekał. Szczęśliwego nowego roku.